Szanowni Państwo, chciałem Państwa wszystkich bardzo serdecznie powitać na dzisiejszym spotkaniu dotyczącym przyszłości Zalewu Kraśnickiego. My nazwaliśmy go Zdecydujmy Razem. Proszę Państwa, ilość osób na dzisiejszym spotkaniu świadczy o tym, że takie spotkanie było bardzo, bardzo potrzebne. I cieszymy się serdecznie, że mieszkańcy Kraśnika, w szczególności chyba, bo widzę dużą grupę wędkarzy, pojawili się na dzisiejszym spotkaniu. Na wstępie chciałem powiedzieć, że pan burmistrz Mirosław Włodarczyk do nas już dojeżdża, ponieważ wraca ze służbowej wizyty w Warszawie i na pewno będzie na dzisiejszym spotkaniu z nami. Chciałem przywitać serdecznie drugiego zastępcę burmistrza, pana Zbigniewa Drugaja, który dzisiaj jest z nami. Witam. Chciałem przywitać dyrektorów miejskich jednostek organizacyjnych. Jest z nami dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, pan Grzegorz Mazurek. Jest z nami pan dyrektor Szkoły Podstawowej nr 3. Człowiek, który jest fanem żeglarstwa, jeżeli mogę tak powiedzieć. Jest kierownik Wydziału Promocji zajmujący się m.in. organizacją imprez nad Zalewem. Witam serdecznie przedstawicieli kraśnickich mediów. Witam serdecznie radnych, bo widziałem, że są również między nami. Witam serdecznie wszystkich mieszkańców Kraśnika. Witam przedstawicieli Polskiego Związku Wędkarskiego. Są jeszcze z nami kierownik referatu zamówień publicznych, pan Łukasz Skokowski, zamiłowany wędkarz właśnie. Są również z nami urzędnicy referatu planistyki, a także referatu inwestycji, którzy zajmują się inwestycjami nad Zalewem, ale nie tylko, planowaniem terenów zielonych. Proszę Państwa, to dzisiejsze spotkanie jest bardzo potrzebne, bo jak wszyscy Państwo wiecie, a to, że tu jesteście, świadczy o tym, że się tym interesujecie. I temat Zalewu Kraśnickiego jest bardzo żywy, zwłaszcza przez ostatni rok on rzeczywiście był żywy. Jak wszyscy wiemy, po decyzji nadzoru budowlanego Zalew niestety musiał zostać spuszczony. Jego remont, jak Państwo również wiecie, zakończył się w grudniu. Przed nami nowy sezon, zarówno rekreacyjno-sportowy, jak i nowy sezon wędkarski. To dzisiejsze spotkanie ma nam odpowiedzieć na pytanie, co nad Zalewem ma się dziać. Jakie ten Zalew spełnia funkcje, jakie mają się tam znaleźć elementy infrastruktury rekreacyjnej, wędkarskiej, sportowej. Jak najlepiej wykorzystać ten akwen wodny i ten obiekt, który znajduje się w Kraśniku, tak? Żeby mieszkańcy miasta znaleźli tam coś dla siebie. Mieszkańcy wszyscy. Mieszkańcy, którzy chcą uprawiać sporty wodne, mieszkańcy, którzy chcą tam odpoczywać, wędkarze, którzy chcą tam łowić ryby i uczestniczyć i organizować zawody sportowe i turyści, wszyscy, którzy z tego zalewu powinni i będą korzystać. Proszę Państwa, teraz chciałbym, poproszę kolegę Skokowskiego, aby przedstawił tą prezentację, którą na dzień dzisiejszy przygotowaliśmy. Potem chcielibyśmy przejść, potem mam nadzieję, że już będzie z nami burmistrz Mirosław Włodarczyk i chcielibyśmy rzeczywiście przejść do rzeczowej, spokojnej, merytorycznej dyskusji, bo rzeczywiście ten rok odbudowa, nowe otwarcie po tym niestety remoncie jest dla nas bardzo ważne i dla nas, i dla Państwa. Myślę, że nie ma takiego mieszkańca Kraśnika, który by nie korzystał z dobrodziejstw, które Zalew Kraśnicki nam oferuje. Dziękuję. Szanowni Państwo, na dzisiejsze spotkanie przygotowaliśmy Państwu pokaz slajdu, który również jest rozłożony na stołach. Zalew Kraśnicki to zbiornik wodny o łącznej powierzchni przekraczającej 42
hektarów, z czego lustro wody to ponad 38 hektarów. Obiekt został oddany do użytku w październiku 2006 roku jako zbiornik retencyjny na rzece Wyżnicą. Zalew Kraśnicki wraz z otaczającą infrastrukturą pełni wiele funkcji, między innymi służy mieszkańcom Kraśnika do turystyki, szeroko rozumianej rekreacji czy uprawiania sportów, czy to siatkówki plażowej, czy sportów wodnych. Służy również szerokiej rzeszy wędkarzy do organizacji zawodów wędkarskich, jak również do codziennego rekreacyjnego wędkowania. W latach 2009-2010 firma Wizjer, która w tamtym czasie zarządzała obiektem, zgłaszała wczesnym władzom miasta Kraśnik informacje o uszkodzeniach skarpy odpowietrznej od ulicy Nadstawnej. Odbywały się również spotkania w Urzędzie Miasta Kraśnik z przedstawicielami firmy Bipromer, firmy Wizjer oraz przedstawicieli Urzędu Miasta Kraśnik. Jednakże w związku z ustaleniami, które zapadały najprawdopodobniej na tych spotkaniach, nie podjęto żadnych działań naprawczych w tym temacie. 29 maja 2012 roku wojewódzki inspektor nadzoru budowlanego w Lubinie przeprowadził kontrolę stanu technicznego skarpy odpowietrznej i w wyniku czego w dniu 7 listopada 2012 roku nakazał usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości. Kontrola Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego potwierdziła te usterki, które były raportowane przez firmę Wizjer w latach 2009-2010. Mogę jeszcze poprzedni? W związku z tymi ustaleniami i w związku z decyzją z 7 listopada nakazano opróżnić zbiornik w całości oraz naprawić usterki techniczne do 31 maja 2013 roku. 22 marca 2013 roku Zarząd Okręgu PZW w Lublinie wystosował pismo do Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w sprawie rozważenia możliwości zmiany sposobu naprawy wału odpowietrznego. Propozycja Polskiego Związku Wędkarskiego była skierowana w stronę naprawy bez konieczności zapuszczania całości wody. Proszę następny slajd. Następny. 5 kwietnia 2013 roku Polski Związek Wędkarski otrzymał odpowiedź od Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Lubinie. Wojewódzki Inspektorat stwierdził, że nie ma merytorycznych przesłanek do zmiany decyzji i nakazał ponownie zresztą spuścić zupełnie wodę ze zbiornika i dokonać naprawy wału w niezmiennym terminie 31 maja 2013. 22 maja burmistrz miasta Kraśnik w swoim piśmie zwrócił się z prośbą do Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego o wydłużenie terminu naprawy skarpy odpowietrznej, co nie spotkało się z przychylnością tej instytucji. 15 października 2013 roku rozpoczęto spuszczanie wody ze zbiornika, co doprowadziło do odłowienia ryb przez Polski Związek Wędkarski w dniu 16 listopada 2013 roku oraz przeniesienie ryb do podstojnika, na którym specjalnie na ten cel podniesiono poziom wody, tak żeby ryby mogły w tym zbiorniku przezimować. Spuszczenie wody ze zbiornika umożliwiło zbadanie stanu technicznego obwałowania nie tylko od strony odpowietrznej, ale również od strony zbiornika i pozwoliło na wykonanie pewnych prac konserwatorskich, m.in. wapnowanie zbiornika. W grudniu 2013 roku dokonano naprawy skarpy odpowietrznej oraz rozpoczęto napuszczanie wody do zbiornika. Obecnie powstaje koncepcja zagospodarowania terenów zielonych otaczających Zalew Kraśnicki. W 2013 roku rozpoczęto nasadzenie nowych drzew i krzewów. W miejsce uschniętych palm nasadzono rodzinne sosny oraz zakupiono 400 ton rzecznego piachu na plażę miejską zalewu. Przeprowadzono również prace remontowe konserwatorskie na budynkach kempingu oraz pozostałych budynkach infrastruktury nad zalewem.
Zalew jako centrum rekreacji w Kraśniku. Zalew od początku istnienia pełni bardzo ważne, zajmuje bardzo ważne miejsce w życiu sportowym, rekreacyjnym naszego miasta. Na obecnym etapie pracownicy Urzędu Miasta Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz Centrum Kultury i Promocji przygotowują kalendarz wydarzeń na już rozpoczęty 2014 rok. W ślad lat ubiegłych planowane są pokazy filmów na plaży miejskiej, festyny, zawody sportowe oraz organizacja w Kraśniku. Nowe atrakcje, nowe inwestycje nad Zalewem. Planowany jest zakup siłowni zewnętrznej, która umożliwi aktywny wypoczynek mieszkańcom Kraśnika. W 2013 roku zakupiono nowy sprzęt pływający. W 2013 roku udało się zakupić 4 rowery wodne, 4 kajaki, 4 łódki typu Optymist za łączną kwotę około 56 tysięcy złotych. Tutaj widzimy wizualizację rowerków wodnych. Następnie. Łódki klasy Optymist. Planujemy również budowę placu zabaw w kształcie łodzi. Jest to wizualizacja, która najprawdopodobniej zostanie zrealizowana w przetargu. Ta łódź ma długość ponad 16 metrów i będzie służyła najmłodszym mieszkańcom Kraśnika. Kwestia, która z pewnością Państwa najbardziej dotyczy, kwestia rozwoju infrastruktury wędkarskiej nad Zalewem, to podstawowa kwestia zarybienia Zalewu. Na spotkaniu burmistrz miasta Kraśnik Mirosław Bonaczyk wyraził chęć partycypacji w środkach zarybienia zbiornika w porozumieniu z Polskim Związkiem Wędkarskim, w wyniku czego w ostatnich dniach grudnia 2013 roku Zarząd Okręgu PZW w Lublinie przesłał pismo do Urzędu Miasta Kraśnik z propozycją składu gatunkowego zarybień. I tak, Zarząd Okręgu PZW zaproponował zarybienie zbiornika w 2014 roku karpiem w ilości 2 tony, linem 500 kg, karaś pospolity, kroczek, tak jak pozostałe gatunki wcześniejsze, 500 kg, szczupak na rybek jesienny 450 kg. Proponowana ilość i skład gatunkowy ryb szacowany jest przez PZW na kwotę 51 tysięcy złotych. Proponujemy Państwu również zakup i montaż pomostów wędkarskich, jednostanowiskowych. Pomosty te byłyby pomostami pływającymi, przymocowanymi do grobli, które mają możliwość demontażu na okres zimy, tak aby nie niszczały, czy to ze względu na warunki atmosferyczne, czy to też na wandali, którzy mogliby się pojawić nad Zalewem. Takie pomosty, tutaj mamy wizualizację tych pomostów, jak mogłyby wyglądać nad naszym zbiornikiem. Takie pomosty o większych rozmiarach zostały zakupione nad Zalew Zębożycki w Lublinie, z tym, że one są przeznaczone również do sumowania żaglówek i innych celów rekreacyjnych, nie tylko do wędkarstwa. To by były typowo jednostanowiskowe pomosty dla wędkarzy. Burmistrz miasta Kraśnik również chce pomóc przy organizacji zawodów wędkarskich organizowanych przez koła kraśnickie na naszym zbiorniku. Dziękuję za uwagę i zapraszam do dyskusji. Szanowni Państwo, jak Państwo widzicie, już w 2013 roku podjęliśmy jako Urząd Miasta działania mające na celu przede wszystkim doprowadzenie tego zbiornika, bo no nie ukrywajmy, my jakby nie rozstrzygamy tego, jak to się stało, że ten wał nagle rozpoczął stawać się galaretowaty i tak jak specjaliści orzekli groził rozmyciem. Natomiast chcemy powiedzieć, proszę Państwa, jedną rzecz. Chcemy przede wszystkim na dzisiejszym spotkaniu rozmawiać o przyszłości tego Zalewu.
bo po to chyba tutaj się dzisiaj spotkaliśmy, żeby porozmawiać o przyszłości tego zalewu w kontekście sportu, który Państwo kochacie i uprawiacie, czyli wędkarstwa, ale również w kontekście funkcji, jakie pełni ten zalew dla mieszkańców Kraśnika, bo tam my doskonale to wiemy, w tym roku my również patrzyliśmy na ten spuszczony zalew, wcale nie byliśmy zadowoleni. Widzieliśmy, jak mieszkańcy wyjeżdżają do Janowa, widzieliśmy, jak mieszkańcy wyjeżdżają do Lublina. Nie zmienia faktu jedna rzecz, że burmistrz miasta Kraśnik musi przede wszystkim przestrzegać prawa, a prawo nakazało nam naprawę tego zbiornika przy jego spuszczeniu. Dwa, musi dbać o bezpieczeństwo mieszkańców. I dlatego zgodnie ze wszystkimi procedurami formalno-prawnymi w tym roku udało się zakończyć remont tego zalewu i możemy, już rozpoczęliśmy napuszczanie wody do tego zbiornika po to, żeby odtworzyć to, co faunę, florę, która na pewno jakieś tam koszty, bo nie ma tak, że spuszczenie zalewu nie niesie ze sobą pewnych konsekwencji. A dwa, podjęliśmy działania mające na celu przywrócenie jego funkcji rekreacyjno-sportowych. Po to również będziemy tam organizować w tym roku szereg imprez sportowych, wypoczynkowych, rekreacyjnych. Druga rzecz, chcemy, żeby tam się pojawiły nowe atrakcje i w tym celu już pewne kroki poczyniliśmy. I dalej chcemy, w porozumieniu z Państwem, po zasięgnięciu Państwa opinii, stworzyć takie miejsce, gdzie mieszkańcy miasta Kraśnik bez wyjeżdżania poza granicę mogą rzeczywiście odpocząć i skorzystać z tych dobrodziejstw, które ten akwen mieszkańcom i miastu proponuje. Jak Państwo również widzieliście, zdajemy sobie sprawę z tego, że wymaga zalew i zbiornik pewnych inwestycji finansowych, nie ukrywajmy, dotyczących zarybienia, czyli odtworzenia populacji ryb w tym zalewie. I tutaj zdecydowanie i na pewno w konsultacji z Państwem, czy z Polskim Związkiem Wędkarskim, czy z przedstawicielem Państwa zdecydujemy, w jaki sposób go zarybić, kiedy go zarybić, jakim rodzajem ryb. Te propozycje, które tutaj Państwu przedstawiliśmy, to jest propozycja, którą złożył Polski Związek Wędkarski. To jest propozycja na kwotę 51 tysięcy. To nie jest, proszę Państwa, mała kwota. Po ostatnim głosowaniu budżetu i po zgłoszeniu wielu inwestycji przez radnych, gdzie te pieniądze z zalewu rzeczywiście zostały przesunięte na inne miejsca, nie ma dużo pieniędzy na utrzymanie zalewu w tym roku, ponieważ zostało one na sesji Rady Miasta przesunięte na część różnego rodzaju inwestycji, ale nie ulega wątpliwości, że burmistrz jest zdecydowany, jest zdeterminowany do tego, żeby Państwu pomóc w zarybieniu tego zalewu. Druga kwestia, bo tutaj tak, nie wiem, czy mogę powiedzieć, pan Piotr mówi, że trzeba by 40 takich, bo to jest pytanie, prawda? Ile powinniśmy zakupić i zamontować tych pomostów dla Państwa, czy na przykład pieniędzy na pomosty, bo taki pomost jeden to jest kwota od 1,5 tysiąca do 2 tysięcy, czy na przykład pieniędzy, czy Państwo byście woleli, żebyśmy nie montowali w tym roku tych pomostów, tylko zamontowali je w przyszłym, a te pieniądze przeznaczyli na ryby. To jest kwestia, nad którą również Panowie, Państwo musicie się zastanowić. Kwestia, która również może nie budzi kontrowersji, ale na pewno leży w zasięgu Państwa zainteresowań, to jest kwestia umowy dzierżawy z Polskim Związkiem Wędkarskim. Sytuacja była taka, że ta umowa była wcześniej podpisana, obecnie w zeszłym roku. Była taka sytuacja, że rzeczywiście zalew wymagał remontu, cały czas trwały spuszczenia, natomiast jest wola ze strony pana burmistrza, zaraz przyjdzie, myślę, że to powtórzył panom, jest wola, aby wspólnie gospodarować tym miejscem, aby wspólnie z państwem, z wędkarzami, wspólnie z panami, którzy zajmują się rozwojem sportu, z panami, którzy zajmują się organizacją imprez masowych dla mieszkańców Kraśnika, bo o nich też musimy dbać, nie zapominamy. Te dwie podstawowe funkcje, które spełnia zalew, muszą być zrównoważone. Tak jest w Janowie, tak jest na innych akwenach tego typu, że musimy znaleźć złoty środek
pomiędzy no, tymi dwoma podstawowymi funkcjami, którym ten zalew służy. Jest rzeczywiście, jest wola, aby przedłużyć i podpisać umowę na dzierżawę zbiornika z Polskim Związkiem Wędkarskim. Jeżeli pan pozwoli skończyć. Jest wola do tego, aby taką umowę i taką współpracę z Polskim Związkiem Wędkarskim przedłużyć. Chcielibyśmy, aby z państwa strony została wydelegowana, aby została stworzona taka grupa, która spokojnie z burmistrzem usiądzie, z urzędnikami wynegocjujemy. Witamy pana burmistrza właśnie. Jest z nami już pan burmistrz Mirosław Podarczyk. Jest potrzebna taka grupa, która z państwa strony usiądziemy do rzeczowej, merytorycznej dyskusji, w jaki sposób i na jakich zasadach podpisać tę umowę, żeby ona była z obopólnymi korzystami. Zarówno Polskiego Związku Wędkarskiego, wędkarzy, bo nie wszyscy wędkarze chyba są, tak? Wędkarzy, ale również, aby nie wiem, bardzo często mieszkańcy miasta przychodzą, pytają o zalew, no też jakby te funkcje rekreacyjno-sportowe są dla nich istotne. Natomiast jeszcze raz chcę bardzo mocno podkreślić, że jest wola i jest decyzja dotycząca podpisania umowy na dzierżawę z Polskim Związkiem Wędkarskim. Ja myślę, że w tym momencie przekażę głos panu burmistrzowi. Dziękujemy za przybycie, przekazuję. Dzień dobry państwu, serdecznie witam. Przepraszam za spóźnienie, ale inne obowiązki mnie zatrzymały. Proszę państwa, cieszę się, że tak licznie zgromadziliśmy się tutaj, bo wiem, że wędkarzy jest bardzo dużo w Kraśniku i w ostatnim czasie sprawa zalewu wywoływała wiele kontrowersji, wiele uwag było pod tym względem. Uważaliśmy, że potrzebne jest takie spotkanie, w którym wyjaśnimy sobie odnośnie, w jakim miejscu jesteśmy z zalewem, jakie funkcje przewidujemy dla zalewu, jaka jest przyszłość zalewu. Stąd zaprosiliśmy wędkarzy, ale nie tylko wędkarzy, zaprosiliśmy mieszkańców, bo formuła zalewu to jest wędkarze, to oczywiście tak, to jest jedna wielka część, duża część funkcjonowania zalewu, ale także wchodzą jeszcze inne elementy wykorzystania zalewu w formie rekreacyjnej i w formie sportowej dla ogółu mieszkańców. Proszę państwa, cieszę się, że dzisiaj możemy powiedzieć, że sprawa zalewu, jeżeli chodzi o sprawę techniczną, dobiegła do końca. Czyli na dzień dzisiejszy zalew jest nareperowany. Zalew, mamy zapewnienie, że zalew w takiej formie, jakiej jest, będzie funkcjonował przez długie lata. Wiemy także, woda się napuszcza, jak państwo zauważyliście, że tej wody jest coraz więcej i przystępujemy do rozmów. Umówiliśmy się z władzami Polskiego Związku Wędkarskiego, z okręgowymi, że zaraz po naprawie zalewu wrócimy do formy podpisania umowy i funkcjonowania zalewu w Kraśniku i jesteśmy na dzień dzisiejszy do tego gotowi. Proszę państwa, okazało się, że oczywiście spuszczenie wody to jest jedna rzecz. Państwo jesteście zainteresowani tym, żeby w tej wodzie, w tym zalewie było jak najwięcej ryby, żeby można było siedzieć, nie tylko siedzieć i kij moczyć, ale także, żeby można było coś w tym zalewie złapać. Oczywiście, że miasto pod tym względem chcemy razem, wspólnie wypracować z Polskim Związkiem Wędkarskim formułę, w jaki sposób miasto ma dopomóc Polskiemu Związku Wędkarskiemu, mamy być razem partnerami, żeby tej ryby było jak najwięcej w zalewie, żebyście państwo mogli wędkować. Słucham? Nie. Proszę państwa, ja nie jestem wędkarzem, nie mogę powiedzieć to moim zastępcy, który jest wędkarzem. Natomiast po to jest zalew,
i takie mamy oczekiwania, żeby tej ryby jak najszybciej uzupełnić, żeby w przyszłych latach było jej coraz więcej, systematycznie uzupełniana i różnej ryby zaledwie było. Proszę Państwa, ta prezentacja, która tutaj się odbyła, pokazała pokrótce, w jakich kierunkach chcemy wykorzystać zalew. Jak mówiłem, lata już pokazały, że zalew spełnia swoją doskonałą funkcję rekreacyjną, a wędkarstwo odgrywa ważną rolę. Stąd wychodzimy naprzeciw, rozmawiamy z wędkarzami, rozmawiamy z kołami wędkarskimi i wiemy, jakie są oczekiwania. Na wszystko jesteśmy gotowi. Stąd to spotkanie, żebyście Państwo także mogli powiedzieć swoje oczekiwania, jakie macie w stosunku do zalewu. Proszę Państwa, jedno chciałbym powiedzieć, że wokół zalewu wytworzyła się też niezbyt dobra atmosfera i z tego tytułu chciałbym jasno i klarownie powiedzieć. Proszę Państwa, i do Was także chciałbym zaapelować. Na zalewie nie można uprawiać żadnej polityki, bo ryba nie jest polityczna. Przecież ryba nie uprawia żadnej polityki. Chciałbym, żebyśmy nie wykorzystywali zalewu w jakiejkolwiek formie, bo to przynosi tylko szkodę zarówno wędkarstwu, miastu i mieszkańcom. To powinna być sprawa apolityczna, proszę Państwa. Ja wiem, że tak nie było i próbowano w różny sposób wykorzystywać do różnych celów sprawę zalewu. Ja ze swojej strony ręczę, że polityki nad zalewem nie będzie, bo nie wymaga tego, nie ma takich oczekiwań. Natomiast chcemy, żeby zagospodarować zalew w najlepszy sposób, jak tylko jest możliwe. Proszę Państwa, mówiliśmy o tym, chcemy, żeby to było miejsce spotkań rodzinnych, miejsce rekreacyjne, miejsce, gdzie powstanie nowa infrastruktura, o której była już mowa. Są propozycje dla Państwa, jako dla wędkarzy, powstania nowych pomostów. Ja w zależności od tego, w jaki sposób się Państwo ustosunkujecie, tak my będziemy realizować. My jesteśmy, proszę Państwa, dla Was i Wasze oczekiwania będziemy starali się spełnić. Ja myślę, że to jest początek do rozpoczęcia dyskusji na ten temat. Ja najchętniej wysłucham wszystkich uwag, wszystkich głosów. Każda uwaga będzie zanotowana, do każdej się ustosunkuje. Natomiast jesteśmy po tej samej stronie. Wszystkim Wam, Państwu i mi zależy na tym, żeby zalew funkcjonował jako miejsce rekreacyjne, jako miejsce, w którym można siedzieć i można rozwijać wędkarstwo. Oczywiście, że tak. Może wcześniej były inne oczekiwania, że będzie to wielkie kąpielisko. Proszę Państwa, jasno te lata pokazały, że tam w takich warunkach wielkiego kąpieliska nie będzie. Będziemy się cieszyć, jeżeli ta woda będzie zdatna do kąpieli, przynajmniej czasowo, ale wspaniale spełnia funkcję rekreacyjną, wspaniale spełnia funkcję dla Was jako wędkarzy. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, rozpoczynając tę dyskusję, ja zaproponuję pewien porządek, też troszeczkę podobnie tak jak było w naszej prezentacji. Najpierw chcielibyśmy porozmawiać o tych kwestiach związanych z tą funkcją rekreacyjno-sportową. Poprosimy pana dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, pana Krzysztofa Łacha, z którym rozmawialiśmy i ustalaliśmy kwestie związane z zakupem tych łodzi Optymist. Pana Mazurka, przepraszam bardzo. Przepraszam, pana dyrektora Mazurka, potem pana dyrektora Łacha, przepraszam bardzo. Natomiast jeszcze o jednej rzeczy ważnej chcę powiedzieć, to o czym mówił pan burmistrz. Zrobimy wszystko, co w naszej mocy, zresztą dzisiaj z kierownikiem Kalinowskim o tym rozmawialiśmy, że zrobimy wszystko, co jest możliwe, żeby w tym roku doprowadzić zalew i wodę do takiej sytuacji, żeby sanepid ją odebrał i można się było tam kąpać. Bo to też podobno po napuszczaniu nowej wody do zalewu mogą z tym być pewne kłopoty, natomiast zrobimy na pewno wszystko, co jest możliwe w tej sprawie, aby nad zalewem można się było kąpać.
kwestia związana z nowym sprzętem wodnym i uruchomieniem wypożyczalni nad zalewem. Nad zalewem, proszę Państwa, są leżaki, które będą również w tym roku wykorzystywane. Będzie funkcjonująca wypożyczalnia rowerów wodnych oraz kajaków. Myślimy, że uda nam się Pana Dyrektora przekonać, żeby szkółkę żeglarską spróbował odtworzyć, uruchomić na tych najmniejszych tego typu łódkach Optymizm. Mamy nadzieję, że to będzie takie miejsce, gdzie mieszkańcy Kraśnika będą mogli przyjść z dziećmi i patrząc, jak te dzieci, sam mam takie małe dzieci, mam zamiar to robić. Jak moje dzieci się będą bawić na placu zabaw, to ja spróbuję, jeżeli mi zdrowie pozwoli, poćwiczyć na tej siłowni zewnętrznej. One są rzeczywiście ostatnimi czasy bardzo modne, ale w innych miastach rzeczywiście to się sprawdza, chociażby w Janowie. Już udało nam się przywieźć połowę, czyli 200 ton. Panie kierowniku, jak mówię coś źle, to proszę mi poprawić. Udało nam się już przywieźć nad zaraz dwie, już nam się udało 400 ton rzecznego, czystego piasku nad zalew przywieźć. Jeszcze przed sezonem ma być przywieziona druga tura. Kwestia zieleni. Jest tutaj z nami dzisiaj pani Ania Schmidt, która jest architektem krajobrazu i która przygotowuje, opracowuje taki zarys, koncepcję zagospodarowania terenów zielonych. Wiemy na pewno, że brakuje nad zalewem cienia. Niestety pakistańskie palmy przetrwały tylko rok. Podjęliśmy decyzję, że nie ma sensu co roku od nowa kupować tych palm, które tam chwilę sobie stoją. Te nowe nasadzenia są oparte o roślinność, która w Polsce doskonale się ma, czyli chociażby sosny, które zostały w miejsce tych usuniętych kikutów posadzone. Mamy również w planie, to będzie też zależało trochę od kwestii naszego planowania, zaplanowania, czyli koncepcji, zakup nowych parasoli nad zalewem, żeby rzeczywiście ta strefa cienia tam się pojawiła, bo wiadomo, że nie wszyscy na słońcu sobie, no chcą być na słońcu. Tak jest w innych zalewach, rozmawialiśmy też z menadżerami, ludźmi, którzy zarządzają inne zalewy. Kwestią, wydaje mi się, że co roku, tak powinno być nad zalewem, żeby co roku tych atrakcji rzeczywiście przybywało. Obecnie, ja tylko mogę powiedzieć, że jeżeli chodzi o pozyskanie środków zewnętrznych na takie atrakcje nad akwenami wodnymi, jest o te pieniądze bardzo ciężko, dlatego wszelkie te inwestycje są i będą przeprowadzane ze środków własnych miasta Kraśnik. Kwestią następną jest to, żeby rzeczywiście w okresie i wakacyjnym, przedwakacyjnym ten zalew żył. Kalendarz imprez sportowych, bo tam jest doskonałe miejsce do organizacji różnego rodzaju imprez sportowych, ale również festyny rodzinne, kino letnie nad zalewem, różnego rodzaju inicjatywy, które będziemy podejmować. Mamy również zamiar uruchomić, musimy przejrzeć te umowy jeszcze raz, natomiast no, wydaje nam się, że potrzebne są zmiany, jeżeli chodzi o gastronomię nad zalewem. To należałoby też poprawić i zmienić. Kwestia, już dzisiaj dotarły do nas informacje, kwestia oznakowania lepszego ścieżek rowerowych, rowerzyści zgłaszają i różne inne kwestie, staramy się natychmiast na to reagować, planować takie działania na początku przyszłego sezonu. Żeby nie przedłużać, ja może poproszę o zabranie głosu. Dobry wieczór Państwu. Przechodząc od razu do sprawy, moim zdaniem no, jakość funkcjonowania tego miejsca zależy od tego, jaki konsensus osiągniemy tutaj między wędkarzami, a tymi, którzy chcą rekreacyjnie spędzać czas nad zalewem. To jest podstawa. Taki konsensus musi zostać osiągnięty. Zresztą na wszystkich tego rodzaju zbiornikach właśnie tak to funkcjonuje. Po prostu wędkarze muszą wykorzystać swoją szansę, swoje miejsce i swój czas, ale musi być też czas dla innych użytkowników
takiego miejsca. No, wspomniany tutaj Janów funkcjonuje już wiele, wiele lat. Państwo na pewno znacie regulamin, jaki tam obowiązuje i od wielu lat czas między godziną 10 a 18 jest to czas dla potencjalnych użytkowników akwenu. Oczywiście nie jest to czas zabroniony dla wędkarzy przecież, prawda? Tylko wędkarze mają pełną świadomość tego, że może ich spotkać jakaś przykra, powiedzmy, niespodzianka, że no, kajak wjedzie w sprzęt wędkarski. I to są oczywiste rzeczy i tam to działa od wielu lat. Jak sądzę, wszyscy się do tego przyzwyczaili. Tak, no i w ten sposób musi to zacząć funkcjonować u nas i tutaj jak gdyby dyskusji nie ma. No państwo wiecie o tym, że na takim zbiorniku można uprawiać różne sporty. Nie zwałbym ich sportami, nawet specjalnie wodnymi, tylko taką wodną rekreacją i nikt nikomu nie będzie przeszkadzał na tyle, żeby się nie można było dogadać. Zresztą ustawowo czas między 10 czerwca a 20 września jest tak zwanym sezonem wypoczynkowym. I ten sezon wypoczynkowy dotyczy nie tylko wypoczywania z wędką nad wodą, a dotyczy tych, którzy po prostu plażują. A propos łapania ryb, to tak jak państwu ta nazwa przeszkadza, łapanie ryb, to ja na przykład tak samo reaguję, jak ktoś mówi kąpać się w basenie, prawda? To jest dokładnie takie samo porównanie. Potoczne mówienie. I w tym kierunku powinniśmy iść. Przecież, tak jak mówię, tak naprawdę do tych potencjalnych scysji dochodzi właśnie tylko w okresie letnim, prawda? A wędkarze i na wiosnę, i na jesieni korzystają z akwenu również w zimie i tutaj jak gdyby wtedy no nie ma potrzeb ustalania jakiegoś innego regulaminu. Ja myślę, to jest moje zdanie, że należałoby zacząć od tego, aby Rada Miasta podjęła uchwałę, ogólną uchwałę mówiącą o funkcjonowaniu tego miejsca jako miejsca, nie tylko wody, i na podstawie tej uchwały utworzyć poszczególne regulaminy poszczególnych miejsc znajdujących się na zalewie, bo tam, tak jak mówimy, będą miejsca do sportów, na przykład boiska do piłki plażowej, będą place zabaw, jest ścieżka rowerowa, jest stanica wędkarska, będą te platformy dla wędkarzy i tak dalej. I myślę, że nie wiem, żeby dawać krok do przodu, to powinniśmy tutaj jak gdyby jasno sobie powiedzieć, określić już ten czas, od kiedy do kiedy, na jakich zasadach i w ten sposób rozpocząć. A na pewno wszyscy będziemy zadowoleni ze wszystkich urządzeń, które są tutaj przez burmistrza proponowane i na pewno one będą dodawać kolorytu temu miejscu. Również będą wpływać na to, że i wędkarzom będzie się przyjemniej wędkować przy takim akwenie. A wiem też, że jeżeli chodzi o funkcjonowanie wędkarzy czy organizację zawodów, to z tego co ja pamiętam, nigdy nie było problemów. Zawsze wędkarze byli wspierani w organizacji takich zawodów i też włączali się w organizację czy Dni Kraśnika, czy z okazji Dnia Dziecka i tak dalej, i tak dalej. Ta współpraca była dobra i myślę, że taka pozostanie również. Ja też dobry wieczór. Ja w przeciwieństwie do Grzesia z większości z państwem miałem przyjemność pracować nad zbiornikiem retencyjnym zwanym popularnie wcześniejszym zalewem. I tutaj jak Grzesio Zbytniewski, przewodniczący jednego z kół, odwrócił się żachnął, że rzeczywiście nieporozumień między nami nigdy nie było. I tam były czasy na rekreację w takiej bardzo wąskiej formie. Wędkarze chętnie przychodzili w niej do szkoły, organizowali porozumienie z nami przeróżne zawody, więc myślę, że teraz też nie napotkamy takich większych oporów. To, że nad zalewem ma się dziać więcej niż do tej pory się działo, jest to bardzo dobra wiadomość, myślę, dla nas wszystkich, bo tam jak tutaj nie pojawiły się co prawda takie migawki na tej prezentacji, że plaża w gorące dni jest oblegana przez tysiące kraśniczan bez wędek, natomiast w strojach popielowych i z leżakami. Tak więc tu też pewnie miejsce dla nich, drodzy wędkarze, przewidujecie. Ja ze swojej strony, już żeby nie powielać tego, co powiedział dyrektor Mazurek, chciałem powiedzieć, że moim marzeniem jako dyrektora szkoły na Budzyniu od początku było stworzenie tego ośrodka dla uczniów.
Było to trudne, ponieważ chodnik ulicą nad Stawną nie był wykończony. Ja nie miałem możliwości przechodzenia ścieżki, stąd też tu pan burmistrz zagwarantował mi, że będzie ze mną współpracował nad wykupieniem części terenu działek od strony szkoły, pomiędzy szkoła a zalewem, tak żeby ten zalew otworzyć z jednej strony dla uczniów, ale także dla uczestników zalewu. Tam powstaje teraz piękna hala, myślimy o rozbudowie tych boisk, są korty tenisowe, więc ta oferta zalewu byłaby naprawdę bardzo wzbogacona na takie właśnie, na ten sezon urlopowy, o którym już wspominam, między czerwcem a wrześniem. Myślimy o wielu rzeczach, rozmawiałem z żyjącymi jeszcze w sporej ilości członkami. Nie wiem, Państwo może pamiętacie, 11 Karzetyka. Tu była drużyna żeglarska, która tutaj właśnie opodal miała pracówkę nawet, bo tu było za domem kultury i świetnie wpisywała się w krajobraz Krzywia dawnego. Tam też ten sport się uprawiał, była jakaś oferta dla młodzieży. Dzisiaj nie tylko miejsca pracy mogą przyciągnąć i mogą zachęcić do pozostania w mieście ludzi młodych, ale także właśnie oferta, co robić z wolnym czasem. Myślę, że to, nad czym teraz wspólnie pracujemy, jest krokiem w dobrym kierunku. Ja chętnie się do każdej współpracy przyłączę. Zarządcy zalewu chętnie też panu burmistrzowi i wędkarzom będę zawsze służył pomocą. Zachęcam do takiej rzeczowej dyskusji. Myślę, że nie powinniśmy nigdy siadać do jakiegokolwiek ustaleń, jeżeli nie znamy słowa kompromis. Ja wierzę, że uda nam się wypracować świetną formę i nie będziemy przestaniemy w końcu mieć kompleks Janowa. Może nie od razu, ale w perspektywie jakichś tam kilku lat czy większych zalewów. Dziękuję bardzo. Witam Państwa, Janowa Pawlow z Wydziału Promocji, między innymi teraz. Proszę Państwa, okazało się, że na zalewem oprócz wędkarzy, rowerzystów, spacerowiczów i tak dalej, znalazło się fantastyczne miejsce do krzewienia kultury. Nie wiem, czy Państwo zauważyli, ale 2 lata temu zrobiliśmy 3 gigantyczne imprezy nad zalewem. W jednej z nich uczestniczyło, media podawały między 3 a 4 tysiące osób. W związku z tym była to wielogodzinna impreza, masowa impreza i odbiła się szerokim echem nie tylko w Kraśniku, ale też w województwie, że coś takiego fantastycznego się odbyło. W zeszłym roku ze względu na ograniczenie tej funkcji zalewu były też 2 imprezy kulturalne. Między innymi był Wieczór Muzyki Reggae, odebrany jako 2. impreza kulturalna w Kraśniku po festiwalu Śladami Singera według Kurieru Lubelskiego, tutaj koleżankę wesprał tą troszeczkę. I jest jedna z imprez kulturalnych, dosyć fajna, Wino na plaży. W tym roku planujemy też przynajmniej 3 imprezy. To tak się ładnie tak wplata w inne imprezy, które odbywają się między innymi na amfiteatrze czy na scenie plenerowej Centrum Kultury i Promocji, a jednym z miejsc takich imprez jest także scena plenerowa nad zalewem i podejrzewam, że nie mniej niż 3 imprezy, czyli impreza rozpoczynająca lato, w trakcie sezonu zrobimy jedną dużą na pewno imprezę i na zakończenie sezonu. W międzyczasie na pewno będzie funkcjonowało kino letnie na plaży, bo ta idea wydaje mi się jest fajna, nie pochłania dużo kosztów, a została dobrze przyjęta też przez naszych mieszkańców i mam nadzieję, że w tym kierunku pójdzie. Oczywiście będziemy wsłuchiwać się w głos Państwa i propozycje, co jeszcze kulturalnego można byłoby nad zalewem zrobić i na pewno będziemy na te głosy reagować. A z mojego punktu widzenia moim marzeniem jest, żeby w tym roku każda grupa mieszkańców Kraśnika, która korzysta z tego wspaniałego obiektu, właśnie korzystała z tego obiektu w zgodzie, w pełnej harmonii i żeby żadna grupa nie próbowała narzucać swojej woli innej grupie. To jest moje marzenie, mimo że, proszę Państwa, no, muszę się przyznać, jestem wędkarzem od 28 lat i z wykształcenia też mam wykształcenie ichtiologiczne, ale nie roszczę sobie takich praw, że wędkarze i moja grupa miałaby nad tym zalewem rządzić. Są tutaj rowerzyści, którzy wiem, że za nami nie przepadają, a ich głos też trzeba uszanować. Także każda grupa, żeby znalazła swoje miejsce, swój czas, dobrze pan dyrektor Mazurek powiedział właśnie, jest czas, no wiadomo, że w nocy raczej uprawiamy wędkarstwo i wspaniale łowi się karpie, inne ryby, karpiokształtne, dzień to plażowanie i tak dalej, miejsce odpowiednie, tak jak państwo wiecie, że na plaży nie wolno łowić, widziałem wędkarzy łowiących, było mi troszeczkę za moje środowisko,
wstyd, ale mam nadzieję, że wypracujemy taki regulamin i tak go będziemy przestrzegać, że wszyscy będą zadowoleni. To jest moje marzenie i temu będziemy, nasze działania temu będą służyć w tym roku. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, jest jeszcze na tyle wcześnie, żebyśmy, chciałbym złożyć tutaj już propozycję, żebyście Państwo, bo przecież mam taką nadzieję, że podpisanie umowy z Polskim Związkiem Wędkarskim to jest kwestia lada dzień, bo ja już jestem ze swojej strony gotowy i czekam na władze okręgowe i myślę, że taka umowa będzie podpisana. Ja z Państwa strony mam jeszcze jeden apel do prezesów kół miejscowych tutaj w Kraśniku, abyśmy utworzyli grupę osób, które pomogą i będą także czuwać nad formą zarybiania. Dobralibyśmy, że tak powiem, w jakiej formie może miasto pomóc, jakiego rodzaju tej ryby oczekujecie Państwo, żebyśmy razem mogli ją wpuścić. To będzie oczywiście termin, będzie wyznaczony, każdy będzie mógł przyjść w tym dniu, zobaczyć, jaka ryba jest rzeczywiście wpuszczona, nie na papierze, tylko faktycznie, jaka ryba trafia do zalewu. Nie będziemy mieli wtedy wątpliwości, czy tej ryby jest tona, dwie, czy trzy. Będziemy widzieć, jaka ryba trafia do zalewu. Ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Piotr Michalski, prezes Koła Kraśnik Zarzeczyn. Dziękuję Panie Burmistrzu w pierwszym rzędzie za spotkanie. Oczekiwaliśmy go już od dłuższego czasu. Z Panem Burmistrzem chcieliśmy się spotkać, ponieważ troszeczkę utraciliśmy wiarę w to, co się działo i to co byliśmy zapewniani, prawda? I to słowa, które padały ze strony Pana współpracowników do nas na spotkaniach, bardzo głęboko nas niepokoiły. Nie chcemy do tego już wracać, bo mam nadzieję, że to było jakieś chyba nieporozumienie, ale to na szczeblu urzędu bardziej niż Polskiego Związku Wędkarskiego. Z naszej strony chcielibyśmy tak, po pierwsze odpowiedzieć tutaj Panu Dyrektorowi. Uczestniczyliśmy bezpośrednio w pisaniu regulaminu zalewu. W regulaminie zalewu jest ograniczenie wędkarstwa w okresie letnim od 15 czerwca do 10 września, od godziny 9 do godziny 18 oraz zakaz połowów w porach nocnych ze środków pływających. Ponadto jest całkowity zakaz połowu z plaży i proszę wierzyć, że jeżeli chodzi o funkcjonariuszy właśnie Straży Rybackiej, starają się, no wiadomo, że czynnik ludzki to jest czynnik ludzki, niektórzy nie chcą przyjąć do wiadomości pewnych rozwiązań, ale staramy się ze swojej strony tutaj przeganiać, jakby to powiedzieć, wędkarzy z obszarów plaży. Jeżeli zostaną inne określone obszary, w których z różnych względów no, wędkarze byliby w jakiś sposób utrudnieniem, na pewno z naszej strony nie będzie kłopotów i dostosujemy się. Dziwi nas też troszeczkę fakt tego, że zostaliśmy tutaj tak trochę wywołani do tablicy jako grupa społeczna, która robi problemy. My nie jesteśmy grupą społeczną, która robi problemy, wręcz przeciwnie, od samego początku jest funkcjonowania tego zalewu. Od 2007 roku byliśmy gospodarzem rybackim tej wody. Organizowaliśmy wspólnie, co tu już Krzysztof też wspomniał, wiele imprez sportowych, rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży, w szczególności z naciskiem na dzieci i młodzież. Współpracowaliśmy z władzą samorządową nie tylko z miasta, ale i z powiatu, jak i z ościennych gmin przy organizacji tych imprez i mamy nadzieję, że w przyszłości także będziemy mogli liczyć na dalszą współpracę. Kwestia tego, że nie ma umowy i kwestia tego, że zapewniano nas ze strony współpracowników tutaj Pana Burmistrza, że ta umowa będzie kłopotliwa, wręcz nawet zapewniano nas, że będzie tutaj rekomendowanie niepodpisywania umowy z Polskim Związkiem Wędkarskim. Wywołało chyba największą lawinę takich niedomówień i cieszymy się, że wreszcie Pan Burmistrz grubą kreską przekreślił tutaj takie jakieś zapędy wprowadzania chaosu i może nawet elementów politycznych, bo te elementy polityczne nigdy by się nie pojawiły, gdybyśmy mieli jasne, klarowne stanowisko, decyzję tutaj ze strony władz miasta o dalszej współpracy. A jeżeli zaś chodzi o przyszłość, na pewno jeżeli chodzi o przyszłość, jesteśmy tutaj otwarci i chcielibyśmy współpracować bez względu na to,
kto po drugiej stronie stołu sieci tych dróg, tylko po prostu dla dobra mieszkańców, wędkarzy, dzieci, młodzieży, którzy są naszymi też członkami i którzy czekali na ten zalew przez tyle lat i to, co się stało, między innymi to, że przenieśliśmy ryby z wody głębszej na wodę płytszą, wydając jeszcze przy tym sporą część naszych związkowych pieniędzy, jak się okazało, zupełnie bezcelowo. Mam nadzieję, że w jakiś sposób poprzez wsparcie ze strony tutaj pana burmistrza w dalszej gospodarce rybackiej i zarybieniu, oprócz tego, co my jako w razie czego Polski Związek Wędkarski zgodnie z operatem będziemy musieli zarybić, bo my przy umowie mamy operat też po naszej stronie cały czas ta gospodarka rybacka, ten obowiązek jej prowadzenia był, prowadziliśmy zarybienia. Co więcej, zawsze członkowie zarządów kół i osoby zainteresowane ze strony związku przy zarabianiu były. Rokrocznie składaliśmy także sprawozdanie do Urzędu Miasta z prowadzonej gospodarki rybackiej. Także jeżeli tutaj pan burmistrz chciałby nas wesprzeć jeszcze w tej przyszłości w gospodarce rybackiej, bardzo dziękuję. Oczywiście, że będę wspierał jak najbardziej. Proszę Państwa, nigdy nie uważałem, że wędkarze są jakimś elementem kłopotliwym. To jest jakieś, tutaj nie wiem, chyba trochę przejęzyczenie ze strony pana prezesa. Proszę Państwa, chciałbym wyjaśnić jedną sprawę. I raz na zawsze ja więcej nie będę wracał do tego. Proszę Państwa, padło wiele krzywdzących pod adresem burmistrza i Urzędu Miasta rzeczy, które były związane z naprawą zalewu. Proszę Państwa, to nie ja, Mirosław Włodarczyk, wymyślił sobie usterkę, to nie ja ją wykryłem, to nie ja podinformowałem nadzór budowlany, to nie ja kazałem spuścić wodę w zalewie, to były decyzje administracyjne wojewódzkiego nadzoru budowlanego. Ja musiałem ją tylko wykonać. Tak jak musiałem opróżnić budynek przy ulicy Narutowicza, kiedy nadzór budowlany powiedział, że grozi zawaleniem i mimo, że do tej pory budynek stoi, to ja musiałem przygotować miejsca dla mieszkańców z tego budynku, bo taka była decyzja administracyjna. I jakiekolwiek uwagi, insynuacje, jakoby można było w inny sposób to zrobić, przyznaję Państwu rację, że dla mnie, na moją logikę, na Państwa logikę, tak samo można było nie spuszczać tej wody, do końca można było upuścić i ten zalew nareperować. Tak samo jak Państwo myślały. Tylko nie mam, moje myślenie tutaj nie ma żadnego i moje, że tak powiem, sugestie nie mają żadnego znaczenia, bo to była decyzja administracyjna. I z tego powodu powstawały wszelkiego rodzaju napięcia i stawialiśmy się po drugiej stronie. Ja byłem cały czas po Państwa stronie, jak najszybciej nareperować ten zalew. Prosiliście Państwo o odroczenie tego, bo okres wiosenny, letni nie jest dobrym okresem do spuszczenia zalewu, do przenoszenia ryby, że mogą być straty. To my pisaliśmy pisma do nadzoru, odwoływaliśmy się od tej decyzji, żeby przedłużyć i zrobić to w jesieni. Udało nam się to zrobić, jakby na to nie spojrzeć. Mamy, dobiegła cała reperacja do końca. Mamy zalew nareperowany, mamy gotowy do, że tak powiem, do zagospodarowania. W jaki sposób, proszę Państwa, to nie jest, oprócz Polskiego Związku Wędkarskiego, Wy jesteście członkami Polskiego Związku Wędkarskiego, Wy korzystacie z tego zalewu, ale to do mnie dochodziły informacje, to do mnie przychodzili także mieszkańcy, pytali się, czy w jakiś sposób inny można rozwiązać sprawę administrowania tym zalewem. Ja nie mam takiej wiedzy, ja chcę po prostu spełnić Państwa oczekiwania, żeby mieszkańcy Kraśnika, bo głównie o mieszkańców Kraśnika mi chodzi, proszę Państwa, żeby była jasność, bo mieszkańcy Kraśnika, Wy jesteście naszymi podatnikami i miasto, jeżeli jakiekolwiek robi, jakiekolwiek pomocę czyni, to ma czynić to dla mieszkańców miasta Kraśnika. Oczywiście, że korzystają z tego inni członkowie Polskiego Związku Wędkarskiego, to jest oczywiste, ale my mamy na uwadze dobro mieszkańców miasta Kraśnika. Jeszcze pan
zastępca mój, pan Jędrzyk. Proszę Państwa, to może ja się ustosunkuję troszkę do tych słów pana prezesa Michalskiego, bo to ja z ramienia burmistrza prowadziłem te rozmowy, informowałem państwa szefów, że tak się wyrażę, zarządy kół o zaistniałej sytuacji. Powiem tak, faktycznie przedstawiano tą sytuację, jakbyśmy specjalnie chcieli spuścić wodę. To jest nieprawda. Ja też jestem wędkarzem, no nie chciałbym się chwalić, ale powiem, od 37 lat jestem członkiem Polskiego Związku Wędkarskiego, mam nawet swój staw. Także nie ma racjonalnych przesłanek, żebym ja, Urząd Miasta działał na szkodę wędkarzy, wędkarstwa. Proszę Państwa, ja bym chciał Państwu powiedzieć, że nadzór budowlany, główny inspektor nadzoru budowlanego nie zgodził się nawet na przesunięcie terminu odłowienia ryb. Mieliśmy nakaz reparacji zalewu do 31 maja. Wiecie Państwo, że w tamtym roku zima była długa i w kwietniu jeszcze była pokrywa lodowa. Czyli, jeszcze bym powiedział, że spotykaliśmy się w miarę potrzeb z zarządami. Na jednym ze spotkań dyskutowaliśmy, że tej ryby się nie da odłowić, ponieważ jest gruba pokrywa lodowa i zniszczymy bardzo wiele ryb, jeśli zaczniemy spuszczać wodę i w takich warunkach odławiać tą rybę. Więc po tym spotkaniu od razu z panem Kalinowskim pojechaliśmy do głównego inspektora nadzoru budowlanego w Warszawie z prośbą o przedłużenie terminu i tam jeszcze inne rzeczy. Wiedzieliśmy, że jest to bardzo trudne do zrealizowania. Zastosowaliśmy inne wybiegi. Po prostu spowodowaliśmy, że decyzja o reparacji została zawieszona do rozstrzygnięcia postępowania sądowego. Ja tylko Państwu, potem wycofaliśmy tą sprawę z Wokandy i powiem Państwu, co główny inspektor nadzoru budowlanego napisał nam 23 grudnia 2013 roku, kiedy zalew już był nareperowany, w odpowiedzi na nasze pismo o przesunięcie terminu spuszczania wody. Przeczytam cały cytat. Jednocześnie wskazać należy, że podnoszona w rozpatrywanym wniosku argumentacja uzasadniająca interes społeczny przemawiający za zmianą badanej decyzji w części dotyczącej terminu wykonania obowiązku, czyli tego spuszczenia wody i reparacji, między innymi trudności z odłowem ryb w okresie letnim, brak możliwości korzystania z kąpieliska oraz zagrożenie wystąpienia lokalnych podtopień, nie może stanowić w dniu wydania niniejszej decyzji przesłanki do zmiany decyzji w rozumieniu artykułu 155 Kodeksu Postępowania Administracyjnego. Czyli nawet w takiej błahej sprawie, jakby się wydawało, przesunięcie terminu reparacji, żeby ryba mogła odbyć targło i spuścić wodę, inspektor się nie zgodził. To była ja powiem jeszcze może tak, to jest może troszkę wina mediów, które szukają sensacji i które zobaczyły, że skarpa jest troszkę, się obsypuje. I to one podniosły lalę. Ja powiem, że jak myśmy zauważyli to obsunięcie, zrobiliśmy spotkanie na grobli. Byli wykonawcy, projektant, pracownicy urzędu, pan Kalinowski i ja. I rozmawialiśmy, co się dzieje. Wtedy osoby, które znały bardziej tą historię, mówiły, że nic się nie dzieje, wszystko jest pod kontrolą. Nie, jest w porządku, to jest normalne obsypywanie się z karty. Więc nawet uzgodniliśmy, że trzeba to nareperować. Już rozmawialiśmy, że trzeba tam troszkę wybrać ziemi, uzupełnić skarpę, wyprofilować, wynająć ludzi, którzy by te betony, które się przewróciły, postawili, żeby to uporządkować. I pan Kalinowski już nawet szukał wykonawcy do tego. I w pewnym momencie, zaraz na drugi, po dwóch, trzech dniach przyjechał wojewódzki inspektor, zrobił larum. Nakazał nam zrobienie ekspertyzy. Proszę Państwa, nikt nie chciał robić ekspertyzy. Naprawdę nikt. Nikt z województwa lubelskiego, żadna firma, która się tym zajmowała, nie chciała zrobić ekspertyzy. Może to był też taki okres, gdy było poszukiwanie gazu łupkowego i te wszystkie georadary były w robocie.
Dopiero firma z Warszawy się znalazła, która to zrobiła. Druga sprawa. Ja rozmawiałem z nimi, czy nie można by tego było jakoś zrobić inaczej, podjąć jakieś działania. W takich zakulisowych rozmowach otrzymałem informację, że on nie da głowy, ponieważ nie wie, gdzie są te źródliska i jak się coś ruszy, to on nie wie, może popłynąć, może nie popłynąć. Na twoje babka wróżyła. On nie jest w stanie stwierdzić, gdzie są źródła i w jakim stopniu jest rozmoczony ten wał. Ponieważ ta geowłóknina, która miała być filtracyjna, ze względu na użycie innych gruntów, ona się zapchała i tak jakby z dwóch stron trzymała wodę. Czyli cała podstawa była nasączona wodą jak gąbką. No zdarzyło się, nie ma co gdybać. Więc oni za tym wnioskowali. Także udało nam się nareperować to. Powiem, musieliśmy zrobić tą ekspertyzę i przeprowadzić działania zgodnie z wytycznymi Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego. Prowadzimy wstępnie rozmowy. No, firma zrobiła nam to nieodpłatnie. Mamy wstępnie rozmowy, że firma, która wykonywała zalew, zrefunduje nam poniesione koszty. Także te wszystkie ekspertyzy, te działania, te koszty, któreśmy ponieśli, będą nam zrekompensowane. Ja nie wiem, tutaj padły takie słowa, że no, nie jesteśmy przychylni dla wędkarzy. Proszę Państwa, nie ma czegoś takiego. Ja nie wiem, czy Państwo wiecie, że umowa, która została zawarta ponad 3 lata temu na temat dzierżawy zbiornika, mówi o tym, że nie wolno łapać z łódki w godzinach od 10 do 18 w okresie od 15 czerwca do 10 września. Nie jest to przestrzegane. Nie wiem, czy też wiecie, że w umowie jest napisane, że bezwzględnie zakazuje się zajęcia pasa drogowego, czyli promenady, ścieżki rowerowej i tym podobne. Nigdy to nie było egzekwowane. Znacie Państwo, były animozje między Wami, a wędkarzami, a rowerzystami innymi uczestnikami, osobami, które korzystają z zalewu. Dlatego mając na względzie to spotkanie, gdzie oczekujemy na Państwa propozycje, to ja się dziwię, że nie mówicie Państwo o tym, na przykład, czy zostawić poziom wody o pół metra niższy, żeby była ta półka. Z tego co wiem, to wielu wędkarzy, z którymi rozmawiałem, mówiło, żeby zostawić to. To będzie wygodnie dla nich i dla ruchu rowerzystów. To trzeba rozważyć. Pytanie, czy robimy tak, czy robimy pomosty. Obniżenie poziomu piętrzenia o te pół metra, to spowoduje, że średnia głębokość zamiast 2,5 metra będzie 2 metry. Czyli zamiast 1 000 000 m³ wody może się okazać, że w tej wodzie, w zalewie będziemy mieli gdzieś 750 m³ wody. Czy to będzie korzystne? Czy to nie wpłynie na silnice i inne rzeczy? Także druga sprawa. Tak, spotykaliśmy się z wędkarzami. Padło pod moim adresem wiele przykrych stwierdzeń, więc ja powiem tak. Ja na jednym spotkaniu powiedziałem uczciwie. Ja będę rekomendował burmistrzowi, żeby nie podpisywał umowy, żeby ten zalew był miejski, żeby wędkarze mogli łapać na dotychczasowych zasadach jako członkowie PZW bezpłatnie, a jak ktoś chce łapać, to będzie musiał wnieść opłatę, może być jednorazową. Proszę Państwa, ta umowa, która została zawarta między PZW a miastem, ona też mówi o tym, że jak ktoś chce łapać, a nie jest członkiem PZW, to może sobie wykupić opłatę 10 zł za dzień albo tam ileś za cały tydzień. Czyli to nie było nowe. Umowa zawarta ze Związkiem Wędkarskim mówiła też o tym, że o poziomie wody, o piętrzeniu, o wysokości piętrzenia wody decyduje właściciel, czyli wydzierżawiający, czyli miasto. To było w gestii miasta. O spuszczaniu wody do dna też decydowało. Umowa opiewa na tym, że miasto z 6-miesięcznym okresem, 6 miesięcy wcześniej przed terminem może spuszczać wodę. My od początku informowaliśmy o wszystkich działaniach i konieczności, o koniecznych ruchach zarządy PZW. Nie było to samowoli. W mojej ocenie
Jak dostaliśmy, za każdym razem byśmy informowali. Dostaliśmy ekspertyzy, ekspertyzy od razu chyba w ciągu 7 czy 10 dni. Spotkaliśmy się z zarządami, przedstawiliśmy im ekspertyzę, jaka jest konieczność. Nawet jedna sesja Rady Miasta była temu poświęcona. Także po prostu na tych spotkaniach, ja powiem, mi było przykro, bo byłem traktowany jako wróg numer jeden, że to ja coś robię specjalnie. Tak nie było. To tyle wytłumaczenia. Dziękuję. Panie Piotrze, odniosę się do tego, co Pan powiedział odnośnie tej złej woli naszej. Uważam, że czegoś takiego nie było. Wielokrotnie z Panem rozmawiałem, znamy się prywatnie, nie od dzisiaj. Tutaj burmistrz powiedział, że było spotkanie. Zanim odbyło się spotkanie, ja mówiłem Panu, co w ekspertyzie jest, jakie są możliwości i co będzie się działo. Także tutaj wszystko było na bieżąco informowane. Również na temat umowy, nie tak dawno, zaraz po głowie ryb, rozmawialiśmy dosyć długo. I mówiłem, że burmistrz, tak jak powiedział, będzie rekomendował, żeby tej umowy nie podpisywać. Ja będę próbował, żeby tą umowę podpisać, będę namawiał, żeby tą umowę podpisać. I pan burmistrz przychylił się do tego. Także tutaj cały czas rozmawialiśmy i byliśmy w kontakcie. Także tutaj nie wiem kto i w jaki sposób nie przekazywał tych informacji, w jaki sposób zostały one Państwu przekazane. Proszę Państwa, ja myślę, że musimy się skupić troszeczkę na przyszłości. Spotkaliśmy się po to, żeby rozmawiać o przyszłości tego zalewu. Oczywiście każdemu pozostawiam ocenę pewną i to są już rzeczy historyczne. Żyjmy przyszłością tego zalewu, mówmy o zalewie, o jego przyszłości. Ja jestem otwarty i proszę, każda propozycja, tak jak mówiłem, z Państwa strony, każda uwaga, każda sugestia. Jestem tutaj w składzie z osobami z Urzędu Miasta, które są kompetentne w różny sposób, zawiadują na różnym etapie zalewem. Każda uwaga będzie, że tak powiem, przyjęta. Każda będzie wzięta pod uwagę. Pozwolę, panie burmistrzu, panie jest gospodarzem, ale jestem powoływany jako wróg publiczny numer jeden. Jeszcze raz powiem tak, chciałem współpracować, chcę współpracować z Darkiem, bardzo, bardzo często rozmawialiśmy, wiedział bardzo dobrze, jakie było moje stanowisko. Wyciszałem emocje przez ostatnie miesiące. Prosiłem kolegów, aby nie aktywowali się w żaden sposób, żebyśmy zaufali Państwu. I dziwi mnie tutaj postawa teraz pana wiceburmistrza. Jeżeli jest zły policjant i dobry policjant, jeden mówi jest jeden, drugi mówi drugi, my wychodzimy ze spotkania i nie wiemy tak naprawdę, co będzie, to tak jak powiedziałem, szkoda, że to spotkanie nie odbyło się, panie burmistrzu, wcześniej, bo moglibyśmy panu zaufać. Na pewno dzisiaj byśmy tych tematów już nie roztrząsali dalej. Dziękuję, że się spotkaliśmy, a teraz już merytorycznie o przyszłości. Jeżeli chodzi o przyszłość, złożyliśmy wniosek do budżetu obywatelskiego na budowę pomostów, ale jeżeli jest sytuacja taka, że jest projekt, pan burmistrz będzie ze swojej strony jako wnioskodawca budżetu, jako właściwie osoba, która ten budżet buduje, prawda, projekt budżetu, wychodzi z inicjatywą taką, że te pomosty mogą być budowane w ramach inicjatywy tutaj już ze strony pana burmistrza, to ewentualnie, jeżeli będzie taka możliwość, my jako wnioskodawca możemy rozważyć kwestię wycofania tego wniosku, żeby po prostu się te wnioski nie dublowały, bo nie ma sensu, żeby konkurować w jakikolwiek sposób podstawowy. Proszę Państwa, wnioski do budżetu obywatelskiego, które spływają, to jest taka informacja także dla nas, dla urzędu, dla mnie jako burmistrza, jeżeli chodzi o... Oczywiście wszystkich wniosków się nie da uwzględnić, bo ten budżet i oczekiwania Państwa są bardzo duże i potrzeby w mieście są bardzo duże. Natomiast sondażowo bardzo widać, w którym miejscu i jakie inwestycje są potrzebne, od tych małych, od tych większych. Ale proszę Państwa, czym jest budżet obywatelski? Czy dzisiaj, jak my się spotykamy tutaj i rozmawiamy o pewnych rzeczach, wychodzimy naprzeciw, to właśnie jest budowanie budżetu obywatelskiego. To jest właśnie odpowiedź na Państwa propozycje, bo tak naprawdę
burmistrz, urząd miasta to nie jest po to, nie jest funkcja reprezentacyjna, tylko to jest funkcja po to, żeby służyć państwu we wszystkich inwestycjach, w oczekiwaniach spełnienia państwa także i oczekiwań. Dobrze, jeżeli te rzeczy się spotykają, gdzieś państwa oczekiwanie i nasza reakcja, tak. Też widzimy, oglądamy, jak wyglądają zbiorniki wodne, jak mogą ładniej wyglądać, kiedy będą pomosty wędkarskie. One nie tylko wędkarzom służą, te pomosty, bo przecież na takim pomoście, przecież jak ktoś rozłoży sobie w okresie innym, rozłoży sobie ręcznik i położy się, to przecież też jest bardzo fajna forma rekreacyjna, jak nie będzie wędkarzy, bo przecież nie zawsze jest tak, że wędkarze są. Proszę Państwa, tak, ale oczywiście już oddaję głos i my sobie to wszystko, każdą uwagę Państwa będziemy pisać. Jeszcze sekundeczkę, Panie Prezesie. Tak. Proszę Państwa, już oddajemy Państwu głos. Ja myślę, wracając do tej dyskusji między Panami, ja myślę, że najlepiej będzie, Panie Piotrze, jak się umówicie z Panem Burmistrzem, z Panem Darkiem na nocne wędkowanie i sobie te wszystkie sprawy, które były wyjaśnić. Tak będzie prosto lepiej i ryby się może jakoś. Bardzo proszę, tutaj Pan się zgłasza. Państwu się przedstawię, bo jestem nieznany, a kolegą wędkarzom, tak? Nazywam się Jerzy Sadowski. Mówicie panowie, macie bardzo piękny dar wymowy. O imprezach, o drukowaniach ludzi i tak dalej, ale nikt nie powiedział, w jaki sposób rozwiążacie w niecie sanitarne. Bo do tej pory to były takie, że należało gdzieś w gazecie opisać. Miałem styczkę ze strażnikiem miejskim, poszedłem za wał, odpadłem zrobić siusiu. Do pana spotkał mi strażnik, chciał mi karać. Ale że w głowie mam za dużo, więc mu powiedziałem, że jeżeli mi on mnie ukaże, to ja po pierwsze nie zapłacę, a po drugie, to tak to wszystko opiszę, że kogoś na pewno dopytuję na wolny etat za osłonę przyjmą. Druga sprawa, proszę Państwa, kwestia taka transportu. Dużo ludzi ma samochody własne, ale nie opłaca się na takim krótkim odcinku z fabrycznego na dalek jechać, bo to drożej kosztuje niż wypowiedzmy autobus. Nad tym się też trzeba zastanowić, jeżeli mamy organizować tę imprezę. Funkcja trzecia, sprawa trzecia, o której mówiłem, która jest panu Zbytnieckiemu bardzo dobrze znana, byśmy ją wałkowali nie jeden raz. Proszę Państwa, tam niedaleko, za miejscem, które było reperowane w Grodni, prawda, chodzą sobie wędkarze do góry po, powiedzmy, po grobie. Ona kiedyś ulegnie erozji. I znowu będzie problem. Pokazywałem. Mówiłem, uzgadniałem sam z pewnym panem z Urzędu Miasta, który był za to odpowiedzialny, że wystarczy poszukać, a robią to nad Wisłą, różne powiedzmy schodki, nie schodki, żeby zejść po wale do wody, że trzeba kupić takie schodki. Nie robić, nie kombinować, nie szukać wykonawcy, oni robią po prostu. Druga sprawa, żeby przejść ponad wałę, to załatwiłem osobiście z prezesem spółdzielni mieszkaniowej temat, że za moim blokiem jest zakopana płyta po prostu stropowa. Na szczyt łopatki głęboka. Prezes się zgodził, żeby to zabrać. No to przeszkadza, tylko tam niczego nie można postawić. Tylko pod jednym warunkiem. Dół trzeba zasypać. No, tymi słowami to wszystko jest załatwione, ale czynem to nie. Także dziękuję za uwagę kolegom. Nie wiem, czy słusznie mówiłem, ale uważam, że tak. Dzień dobry Państwu. Panie Prezesie, Panie Burmistrzu, wracając do sprawy podpisania umowy z Polskim Związkiem Wędkarskim. Są tu dzisiaj przedstawiciele okręgu. Wystarczy pana wiceprezesa, pan Jan Olech i
jest jeszcze pan Kuba, który jest ichtiologiem. Przysłuchują się tej naszej rozmowie. No i chciałbym rzeczywiście, tak jak mówisz na początku wspomniał, wypracować taką grupę ludzi, którzy by się zajęli właśnie wstępnie przynajmniej gatunkami ryb, jakbyśmy mieli ewentualnie, jeśli miasto by wspomogło te zaledwienie. No i przysięglibyśmy na sformułowanie kilku punktów z tego, tej umowy, bo jest tam sporo takich rzeczy, które były tylko tak, powiedzmy, były podpisane w biegu, bo był taki okres, że nie było umowy podpisanej, a myśmy łowili ryby. Po prostu to jakieś przeoczenie w okręgu było, nie zauważyli, że umowa jest niepodpisana. Także taką miałbym prośbę, żeby to jak najprędzej było zorganizowane takie spotkanie. No są tutaj trzy zarządy w Kraśniku Kół. Ja jeszcze dodatkowo jestem członkiem zarządu okręgu w Lublinie. Także myśmy wypracowali jakąś taką chwilę wolną i wypracowali tę umowę. Także dziękuję bardzo. Oczywiście tak. Ja jestem, tak jak mówię, serdecznie witam panów z Okręgowego Związku. Możemy już umawiać termin na spotkanie i myślę, że w najbliższych dniach takie spotkanie powinno się odbyć. Oczywiście czekam także na propozycję związaną z grupą roboczą, która by powstała. Będzie to także taki element, w którym będziemy się kontaktować w ważnych sprawach. Mam nadzieję, że powinniśmy także spotykać się co jakiś czas. Jest bardzo dużo zawodów sportowych. Oczywiście chciałbym, żeby to było w sposób skoordynowany. Chciałbym, żeby szkoła, ale także przecież są zawody i na stróży. Każde koło chce organizować zawody. Chciałbym, żeby to przebiegało w sposób skoordynowany, żebyśmy mieli wspólny kalendarz wędkarski, nie kolidujący z sobą, bo przecież nie ma takiego powodu, żebyśmy dwie imprezy robili podobne w tym samym czasie na dwóch, bo to nie o to chodzi. W każdym razie już taka próba, no ja tutaj z panem prezesem częstośmy się spotykali i rozmawiali na ten temat. Jeżeli chodzi o, proszę państwa, o komunikację z zalewem. Ja osobiście rozmawiałem z panem prezesem Dariuszem Liskiem, prezesem MPK naszego miejskiego, odnośnie formy, w jaki sposób w okresie, w tym sezonie spowodować, żeby kursował tam i dowoził i funkcjonowałby transport mieszkańców bezpieczny właśnie w tamto na nasz zalew, żeby można było korzystać bez samochodu, żeby promować naszą miejską komunikację. I taki pomysł jest, zrodził się taki pomysł. Ja nie chciałbym zgadzać, bo pan prezes Lisek pracuje nad tym. Chcielibyśmy, żeby był taki samochód, który był kiedyś takim historycznym samochodem, żeby był umalowany na czerwono. On byłby tylko linia taka zalewowa, która by jeździła z jednej dzielnicy i z drugiej, ale tylko na zalew. Nikt by nie pomylił tego samochodu, bo on byłby tylko jeździł na zalew i można byłoby z niego korzystać, przynajmniej w okresie, w sezonie. Jeżeli chodzi o toalety, tak, oczywiście, że tak. Toalety musimy bardziej oznakować, bo przecież na terenie jest możliwość skorzystania z tych toalet i trzeba korzystać z tych toalet. No oczywiście, że nie da się przy każdym pomoście to i to ja zamontować, nie da się, tak, ale miejsca i oznakowania, gdzie jest toaleta, powinny być i funkcjonować na zalewie. Wejdę jeszcze tutaj w stronę, wejdę w słowo panu burmistrzowi. Od strony plaży cztery tej toalety są postawione. Stoją cały rok, także nie tylko w sezonie letnim. Natomiast od strony urzędowskiej tych toitoi nie da się po prostu postawić. Tam żaden samochód nie wiedzie, żeby te toitoje wyczyścić, opróżnić.
a toalety, które zostały wybudowane na Zalewę, nie spełniają swojej funkcji, więc musimy się posiłkować tylko tym, co mamy. Jeżeli będzie potrzeba, jeszcze jedną przykwię tej drogi dostępnej. Odnośnie tej ścieżki, która jest tam przy miejscu, które było uszkodzone, lubelski inspektor nadzoru budowlanego we wnioskach do swojej kontroli nakazał nam w ogóle zlikwidowanie tej ścieżki i zakazał w ogóle prób jakichkolwiek, żeby tam wtedy można było wchodzić. Także nie ma takiej możliwości dzisiejszej, żeby cokolwiek tam na tej grobie robić. Szanowni Państwo, chcielibyśmy poznać Państwa zdanie na temat tych propozycji, zarówno dotyczących zakupów i rozwoju wędkarstwa, ale również tych kwestii związanych z rekreacją i wypoczynkiem nad Zalewem. Dlatego oddajemy Państwu głos. Prosimy o zgłaszanie i rzeczową dyskusję. Nazywam się Roman Smętek. Od 42 lat właściwie to jestem śpiącym żeglarzem. Nie wiem, kto się, nie jestem przedstawicielem, no byłem gdzieś przedstawicielem jednego sektora DH. Pociągnięcia mieliśmy kiedyś znakomite. Żeglowaliśmy, sporty wyprawialiśmy. W 90-tych latach ekonomia zniszczyła po prostu działalność. Wspomnijcie, że zakupiliście sprzęt optymizm. No niestety to jest sprzęt żeglarski, przepisy są ostre i tu bodajże jeszcze istnieje ten klub Zjawa i się trzeba się na tym głównie do nich zwrócić, żeby zechcieli trochę mieć nadzór. Kolejny, bo to nie może pierwsza, lepsza osoba wejść na łódź żaglową i pływać sobie. Przepisy są bardzo ostre. No nie wiem jak w tej chwili, bo kiedyś to mocno. Przede wszystkim, jak był budowany zalew, szumnie budujemy zalew. Była to raczej taka propagandowa więcej sprawa. Postanowiłem pojechać na ten zalew. No i niestety spuściłem nos na kwintę, bo tu się to właściwie to nie jest zalew, to takie większe pajowo. Więcej dla żeglarzy niewiele się nadające. Właściwie to się nie nadaje i dla wędkarzy, bo jest przede wszystkim ten zalew za płytki. A teraz pytanie do wszystkich. Kto wie, orientuje się, że tu pod zalewem znajdują się potężne zbiorniki wodne. Niech podniesie ręce do góry, którzy o tym wie. Parę osób. I niestety to nie zostało uwzględnione przy budowie zalewu. Zalew znajduje się, po prostu stoi na poduszkach. O tych zbiornikach wodnych to już Niemcy po II wojnie światowej widzieli. I one to jest żaden pic, bo mój kolega kiedyś wrócił się do mnie. Co się stało? Wiercił sobie na działce stół. Przewiercił 6 metrów, dołączył drugą rurę i nagle mu świder poleciał kilka metrów w dół. Czyli jednak to te zbiorniki są. I niestety one, te zbiorniki wodne, będą kolidowały. Ja w górze raczej życzę, żeby nic się nie działo, ale chyba się będzie działo, bo to będzie główną przeszkodą w ogóle działalności tego. I takie odsunięcia, te wszystkie będą się działy w przyszłości. Bo gdyby to było groble betonowe, to jeszcze one by spełniły zadanie. O takie nasypanie ziemi, niech przyjdzie jak pierwszy lepszy szczur, wydumnie wodą i to pójdzie, cała skorpa stanie się tak jak zakipowie. Szybko ten budowany zalew
I chyba fachowcy go, jak powiem, to chyba go nie budowali. Nie budowali. Wiele spraw zrozumieli. Przede wszystkim został za płytko zbudowany. Woda jest poziom pewnie. Będzie silnice się rozwijały, bo cóż to w niektórych miejscach jak metr głębokości, to woda będzie potwornie szybko się nagrzewać i będzie rozwój silnic. Ryba nie będzie miała czym oddychać, bo silnice zadała. Poza tym do żeglowania też takie wodorosty nie są dobre. No i tu będzie z tym problem. Coś będzie. Przede wszystkim, no jak jeszcze, skoro te optymisty są, no to niestety trzeba też zrobić takie razy, żeby się zwrócić do klubu żeglarskiego, który by miałby zechciał, jak będzie chciał, nie wiem, w ogóle zechciał. Kiedyś byłem prężnym żeglarzem. Trochę by honorem we mnie uderzyli i akurat wtedy, kiedy zdałem egzaminy na stopień instruktora żeglarstwa, porzuciłem żeglarstwo, odszedłem i do nich nie wróciłem. Miałem zamiar nawet wrócić do tego, ale widzę, że nie ma do czego. Podobają. Dla żeglarzy bardzo mało przydatne. Dziękuję za ten głos. Proszę Państwa, oczywiście oby się te słowa nie spełniły, że będą jeszcze wielkie kłopoty. Mam nadzieję, że na razie te kłopoty nie będą i w najbliższych latach zalew będzie funkcjonował. Proszę Państwa, zalew minimalny taki, jaki mamy. Oczywiście, że to nie jest potężny zbiornik, że to nie są jeziora, to nie jest kraina wielkich jezior. Natomiast tak samo, proszę Państwa, jak w Sulowie jest stok narciarski i ktoś, kto jeździ w Alpy i jeździ na narty w Alpy do Austrii, do Włoch, to sobie nie wyobraża, żeby mógł jeździć w Sulowie. Ale proszę Państwa, ręczę Państwu, że w Sulowie także można się nauczyć jeździć na nartach. Można się zaszczepić tym sportem i można polubić go na tyle, żeby później można było jeździć po całej Polsce i po całym świecie jeździć na nartach. Tak samo wydaje mi się z zalewem naszym. Pierwsze kroki po to zostały zakupione, te małe łódeczki optymisty, żebyśmy zaszczepiali właśnie i te pasje żeglarskie budowali wśród dzieci, żeby one zobaczyły, co to jest ten żagiel, w jaki sposób funkcjonować. Pierwsze szlify takie żeglarstwa, żeby zdobywały tutaj. Zaprosimy instruktorów. Mam nadzieję, że będą się odbywały kursy. Nie będzie to się odbywało w sposób dziki, tak jak Pan mówi, absolutnie nie. Nasze dzieci muszą być bezpieczne, musi być to wszystko w sposób objęty pewną ramą szkoleniową. I uważam, że ten, jak sam raz pod takim względem, oczywiście na ile ten zalew nam pozwoli, będziemy go wykorzystywać do celów także rekreacyjnych, takich jak żeglarstwo. Ja jeżeli mogę, korzystając z tego, że Panowie jesteście z Zarządu Okręgowego Polskiego Związku Wędkarskiego, a również Państwo jesteście wszyscy, ponieważ informacje dotyczące ilości tych ryb i rzeczywiście no, skali, gdyby była taka sytuacja, że musielibyśmy spuścić naraz, no to że się nie udałoby się części tych ryb uratować, nie ulega wątpliwości. Natomiast to, że to przez dłuższy czas to się przeciągnęło, to już natomiast była mowa o 14 ton ryb, które znajdowały się w zalewie, tak Pan Prezes mówił na... Nie, ale chciałbym, jeżeli można, korzystając tutaj z obecności Panu właśnie, to jest... I czy uda się, albo ile należałoby no, mówić o ryb, tak, żeby ten zalew jak najszybciej doszedł do tego... Witamy w polskim kolorze, Polski Związek Wędkarski w Lublinie. Tutaj to zaproponowane zarybienie, które się znalazło w prezentacji, jest to takie zarybienie, powiedzmy, początkowe na wiosnę przewidziane przez nas, żeby po prostu do ryby trochę uzupełnić dla wędkarzy, którzy zarzucą metkę, żeby były jakieś brania, czy żeby coś się w tej wodzie działo. Oczywiście około 3-3,5 tony ryb znajduje się w tym odstrojniku. Jest to ryba taka już naprawdę pokazowa, to są piękne okazy karpia,
tarlaki, piękne ryby, po prostu różnych gatunków, które znajdują się oczywiście w zalewie. I one były tarlakami tutaj i również okazami. Te zalewienie, jak mówię, jest wiosenne. Jesienią będzie kolejne zalewienie przewidziane w operacie, bo operat jeszcze jest ważny do 2016 roku. Tam jest przewidziane, po prostu też jest taka opcja przewidziana, jakby był spuszczany, czy jakby był napełniany. Jest to trochę większe zalewienie w pierwszym roku. Później nie przychodzi, na pewno tam są wymienione gatunki. Oczywiście jesteśmy też otwarci tutaj na to, na propozycje ze strony pytkarzy. Wiadomo, jakieś inne gatunki, które tu są takie główne podane, jak karp, lin, garaś, szczupak, które najczęściej i najchętniej poławiane. Wiadomo, może trzeba uzupełnić jakąś płoć, jakieś takie drobne ryby, które są, wiadomo, w całym ekosystemie potrzebne i w biocenozie całej, ogólnie zbiornika. Tam widzieliśmy też, no wiadomo, tak jak tutaj pan też zwrócił uwagę, że tam życie w pewnym sensie trochę zostało zachwiane, te biologiczne. Tam wiadomo, małże i tak dalej, no to jest wszystko potrzebne, to się odrodzi wszystko na pewno, też tutaj nie będzie problemu. No i to zarybienie będziemy z decyzją po prostu uzupełniać. My mamy swoje ośrodki zarybieniowe, mamy kontakty różne, kupujemy dużo ryby tak samo w województwie lubelskim, różnych asortymentów. Z tym nie ma po prostu problemu. Mamy swój transport specjalistyczny. Także tutaj, no, to mówię, to jest kwestia nam tak samo. Jeśli chodzi o karpia, my chętnie to połowionego, nie ma żadnego w ogóle problemu, nie? No i jeśli chodzi o umowę, oczywiście wiadomo, jesteśmy otwarci, tutaj niepotrzebne może jakieś takie nieporozumienia. No ale to właśnie tak jak mówię, możemy w następnym tygodniu finalizować tą umowę. Taki jeszcze taki zalew po zapełnieniu, on też będzie się szybciej od razu, zawsze tak jest. Każdy zbiornik zalany ponownie wodą, po prostu takie osuszenie to też ma w gospodarce polskiej deszcz, czasami ma też czasami pozytywny aspekt, jeśli chodzi o skarbiarstwo. Także to może nie będzie takie tak źle. Miejmy nadzieję, że te silnice tutaj nie będą się tak bardzo odradzać i pod tym kątem. A właśnie tutaj ta merytoryczna uwaga, według mnie też nie ma sensu tutaj opuszczać tej wody, żeby jednak ta objętość wody była większa, bo zawsze to będzie bardziej pozytywnie, bardziej zbliżony do jakiegoś jeziora, czyli łatwiej będzie o jakiś ekosystem. Tak jak akwarium małe, a duże po prostu, nie? Taki prosty przykład. Dobrze, dziękuję. Jeśli jakieś pytania jeszcze, to słucham. Proszę Państwa, jeżeli nie ma już pytań, ja chciałbym serdecznie podziękować Państwu za przybycie, za to, że mogliśmy tutaj porozmawiać. Mam nadzieję, że to nie koniec spotkań. Czekamy na grupę tutaj roboczą, która się wyłoni z prezesami. Prezesi będą w kontakcie. Bardzo proszę kontaktować się z panem Skokowskim, który jest, że tak powiem, czuwa tutaj nad zalewem, jest wędkarzem i czuwa i będziemy rozwiązywać razem problemy. Jeszcze raz dziękuję za spotkanie.